Siemka, dziś pokażę Wam obsługę kasy samoobsługowej w Lidlu. Wkładamy sobie wszystkie nasze produkty z prawej strony. No i cykamy sobie kody kreskowe na maszynie. Teraz wybieramy produkty. Pieczywo widzimy. Wybieramy sobie ilość tych bułeczek, wyszukujemy sobie najpierw bułkę, wyszukujemy odpowiednią i wpisujemy ilość. Zatwierdzamy. Zakończ płać, kontynuuj zakupy, paragon, płać zbliżeniowo. Z lewej strony widzimy jeszcze czytnik. Klikamy sobie. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Wyszukuj nam paragon. Paragon będzie potrzebny do otworzenia bramki. Więc musicie zawsze paragon z sobą brać. Zabieramy nasze produkty. Weź paragon, aby otworzyć bramkę wyjściową. I potwierdzamy kodem kreskowym.